się nie powiem, ludzie słyszeli. Tylko mówi tak głośno. Rozumiem, ale ja jestem bliżej i to jest skierowane w moją stronę. Ja mam mikrofon, ja oczywiście jestem w łatwiejszej sytuacji. No proszę, przejdźmy się teraz, zobaczymy jak jest na spółdzielców przeładownie. Państwo powołaliście... Państwo powołaliście... Myśmy popełnili błąd, pozwalając państwu... Ale daj mi pani powiedzieć? Ja dokończę słowo i wtedy panu dokończę całą pana myśl dokończyć. My, będąc ludźmi, pozwoliliśmy państwu jako społeczność otworzyć u nas jakby w miejscowości punkt przeładunkowy śmieci. Mały, bo ten będzie znacznie większy, który państwo planują. I tam, jeżeli pani w tej chwili pójdziemy tam i pokaże, że wszystko jest zgodnie z literą prawa i tam jest tylko punkt przeładunkowy, to my oczywiście, jeżeli tak będzie, będziemy skłonni otworzyć tutaj nawet na całym tym polu. Jeżeli to będzie tylko punkt przeładunkowy. Tak. Ale teraz idziemy! No, dlaczego? Nie ma takiej opcji, żeby teraz po wsi łaziło po... Nie po wsi, trzy osoby! Daj się mi skończyć. Powołaliście państwo w towarzyszenie, tak? Powołujemy. Bo wy sobie przygotujecie na ten czas, co trzy osoby musiały iść. Jak to się ukonstytuuje, to możecie państwo sprawdzać dowolną naszą stację przeładunkową, wcześniej się umawiając. Czy pan siebie słyszy w ogóle teraz, co pan mówi, tak? Chyba nie. Czy państwo znacie jakikolwiek zakład, po którym ludzie będą sobie dowolnie łazić, po prostu przychodzi z ulicy jakaś, nie wiem, turka, to są i łazić sobie po zakładzie? Jak nie ma nic do powiedzenia, to przepraszam. Proszę, proszę. Przecież pan powiedział, że przyszedł z każdej chwili. Tak. Poczekajcie państwo, wysłaliście, znaczy złożyliście w Elwozie Eko w kartuzach zaproszenie na spotkanie informacyjne, niepodpisane, nie wiadomo było w ogóle czego ono dotyczy, z kim się odbędzie, kto weźmie w nim udział, kto jest organizatorem, nikt tego nie podpisał. Bo my nie jesteśmy radcą prawnym, proszę pana, my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ale ci zwykli ludzie... pana, bo pan i pan Elwos Eko... chce zrobić taką. Ale ci zwykli ludzie nie byli uprzejmi się nawet podpisać. Oczywiście było mieszkańcy Somonina. Pokaż mi potem. Nie ma podpisu żadnego. Żadni mieszkańcy Somonina. Ale mieszkańcy Somonina nie są całą społeczność. Ale widzę, że nie będzie trafił. Mało ma pan osób? Oczywiście, ja spodziewałem się, czego będzie dotyczyła rozmowa. Ale to pan dokładnie wie, co pan tu jest. Ale zrozumcie państwo, ja nie mogłem zakładać a priori, że będą jacyś chętni, którzy będą chcieli sobie zwiedzać stację przeładunkową w Somoninie. Ale pan teraz zakładał, że będą chętni, których pan zabierze na przykładowe miejsca przeładunków, które pan wyznaczył, bo są blisko. Ale proszę państwa, mówił pan to na początku. Powiem państwu jedną rzecz. Wychodzę troszeczkę tego pieska, bo oczywiście tego z zarządem nie uzgadniałem. Natomiast nie widzę żadnego problemu, żeby grupa, która tworzy państwa stowarzyszenie, umówiła się z Elwozem Eko, że ale może sobie, ale proszę dać mi skończyć, żeby w dowolnym czasie, tak, przez siebie wybranym, przychodzili na stacje przeładunkowe, które tylko sobie wymyślą i dokonywali, nie wiem, oględzin tego, co się tam dzieje. Absolutnie jestem w stanie sobie taką formułę wyobrazić. Natomiast nie wyobrażam sobie tego w tej chwili tu, z marszu. Wystarczy zadzwonić do jednego z właścicieli i poprosić, żeby trzy osoby, jedna osoba, dwie osoby poszły i pokażą państwo, jak to tam wygląda. Czy są śmieci? Proszę pani. A jak na drodze tam wygląda? No tyle lat do pracy chodzi. Znaczy, dziękuję bardzo. Panie mecenasie, pan jest na pewno dobrym prawnikiem, ale na procesie technologicznym no, pan się nie zna. Jest mi przykro to powiedzieć, ale jest tak. My tu mieszkamy, widzimy, co tu się dzieje, jakie gryzanie chodzą i to jest trudno utrzymać rygor technologiczny. Nigdzie się go nie utrzyma. Pan mówi, że tutaj zagospodarowanie było przemysłowe. Tak, było, ale to było w 2006 roku robione, jak tutaj pan radny Socha mówił, się dużo zmieniło. I teraz tak, mieliście również problem, nie chciałem się tego mówić, ale również ze Szklany, z lokalizowaniem, znaczy takiego obiektu gminie Przywidz. Ludzie nie chcą tego i jest to niemożliwe. Sortownie nie mają racji bytu, znaczy, bo inaczej będziemy cały czas musieli na wysypiska śmieci wozić 50% odpadów. To się zmienia, zmieniać to właśnie się będzie. I myślę, że pan jako prawnik również wie o tym, że
te dokumenty, które przyjdą z RDOŚ-u, te, które przyjdą właśnie przez Polskie Wód, to są postanowienia. To są dokumenty, które znaczy pan wójt może wziąć pod uwagę, ale nie potrzebuje. Pan wójt i tak podejmie decyzję samodzielnie i załóżmy, te dokumenty nie mają znaczenia. Ja tutaj chcę powiedzieć to, co pan senator powiedział, to, co mówiłem też wcześniej, że to ostateczna decyzja tak po mojej stronie będzie. Dopóki nie ma pozwolenia na budowę i nie ma pozwolenia na budowę, bo nie ma naszej decyzji środowiskowej. To, co jeszcze raz powtarzam, jest to wszędzie we wszystkich instytucjach. Ja mogę wziąć, tak jak pan senator mówi, pod uwagę te opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, mogę wziąć, nie muszę. Ale suma summarum i tak będę musiał wydać decyzję taką, która no, ona może skutkować również negatywnymi skutkami dla gminy Somoino. Ale w tym momencie jest na szali mieszkańcy, w sensie takim, że będą żyć w towarzystwie tego, czy inna sprawa. Ja myślę, w tym momencie nawet gdyby były jakieś pieniądze, to chcąc, nie chcąc, będzie... A pan wójt potrafi spojrzeć w lustro? Ja mogę spojrzeć pani i w każdym lustro, tak. Tak. I chcę powiedzieć, że w tej sytuacji prawdopodobnie tak się wydarzy. Na razie jest tak, że nic takiego się nie dzieje. W sensie takim, że jest jakieś pozwolenie na budowę. Ja jeszcze chcę jedną rzecz zwrócić uwagę. W 2006 była wydana ta decyzja o strefie przemysłowej. Jak zrobiliśmy zdjęcie w tej chwili satelitarne tego terenu, gdzie jest strefa przemysłowa, to zobaczyć można, ile jest terenów, które idą na sprzedaż i są podziałkowane. Więc tu też, panie mecenasie, jest następna sprawa, że w tamtym czasie tego nie było, a w tej chwili jest praktycznie w każdą stronę, gdzie się patrzy, to są domy, które powstały w międzyczasie i wszędzie wkoło. I ten czynnik społeczny powinien też być brany wtedy pod uwagę, gdy ewentualnie taka możliwość inwestycji by powstała. Ja też tak przyjrzałem się temu wszystkiemu. Poza tym chcę wiedzieć państwo, jest ta kasztelańska i będzie wiadukt robiony. Te tereny z czasem będą, po prostu to będą działki, tam do ludzie mieszkać, tak jak w tej chwili mieszkają tutaj w pobliżu, gdzie nie były w 2016, kiedy ta baza powstawała na dole, to jeszcze nie było wszystko tak podziałkowane. W tej chwili ile domów już powstało z każdej strony. To też trzeba wziąć pod uwagę i przy tych wszystkich decyzjach ostatecznych, które ja będę podejmował, a będę prawdopodobnie, muszę wziąć to pod uwagę i będę to brał. Jeszcze jedno, panie wójcie, odnośnie... W jaki sposób wykorzystywać, gdzie będą odpływały ścieki? Czy mógłby pan pełnomocnik też nam te kwestie przybliżyć, nam mieszkańcom? Ponieważ nie wszyscy mają, znaczy wszyscy mamy wgląd w księgę inwestycyjną przedsięwzięcia, natomiast chcielibyśmy tak po ludzku dostać taką informację od tutaj pełnomocnika inwestora. Państwo macie wgląd w pełną dokumentację tej inwestycji. Była pani też na spotkaniu w Urzędzie Gminy, gdzie też była o tym mowa. Tak naprawdę... Tylko, że ja występuję tutaj w imieniu mieszkańców, może warto im też przybliżyć. Zwróćcie państwo uwagę... Oczywiście, bardzo proszę. Mówimy przez cały czas o stacji przeładunkowej. Tego typu działalność nie generuje jakichś wielkich potrzeb związanych z wodą. Tak naprawdę mają być tylko na tym placu myte pojazdy, plus ma być zużywana woda taka normalnie socjalno-bytowa. Taka jest moja wiedza na dzień dzisiejszy. Zresztą w piśmie, o którym mówił przed chwilą pan wójt, gmina zobowiązała nas do tego, żebyśmy przedstawili analizę chemiczną wody po wstroju i po myciu pojazdów. I to jest, jeśli chodzi o wodę, wszystko. Tam nie są przewidziane jakieś niesamowite zużycia wody. Powtarzam. Stacja przeładunkowa, gdzie odpady z samochodów mają być ładowane do kontenerów i wywożone na składowisko. Będziecie państwo myli te samochody, bo śmieciak i woda będzie wpływała gdzieś po drodze coraz bardziej. Tak, gdzieś tam swoimi szlakami. Szanowni państwo, puenta. Więc pływa się po tej jeziorze, braknie już teraz tlenu i jedzenia, trzeba dopłynąć do brzegu. Więc ja mam taką propozycję, żeby zadać pytanie konkretne. Jeszcze raz potwierdzam, że i widzę, że wójt chce rozwiązać problem. Ale od samego chcienia do rozwiązania problemu się nie da i na pewno jest łatwiej rozwiązać ten problem, jeżeli wójt to weźmie swoje
ręce, a czynnik społeczny będzie w to wdrożony i będzie to monitorował, czy to wszystkie rzeczy, które są możliwe teraz na tym etapie, będą wdrażane, czyli zastrzeżenia z wodami, z ekspertyzami, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, bo tutaj ta decyzja niestety daje argumenty dla inwestora, że może żądać dalszych konsekwencji związanych z pozwoleniami i nikt mi nie powie, że idziemy dalej, gdzie inwestor robi przewagę, a czynnik ludzki, społeczny, gmina zostaje na troszeczkę z tyłu po sportowemu i konsekwencje potem negocjacji będą takie, że gmina poniesie z tego tytułu dużo większe konsekwencje finansowe, bo inwestor nie będzie chciał zrezygnować, nie będzie chciał stracić. I tutaj akurat ja to rozumiem. Dlatego proszę pana wójta o konkretną odpowiedź w imieniu własnym dla społeczeństwa, które dziś pyta, czy wójt całym sercem stanie w rozwiązaniu tego problemu, że tutaj to nie powstanie i dogada się z inwestorem, że inwestor odstąpi od tej inwestycji, gdzie nie jest powiedziane, że jak będzie bardzo chciał, że ona tu powstanie. Ja państwu to mówię z pełną odpowiedzialnością. Czyli jeszcze raz powtarzam pytanie, panie wójcie, czy pan całym sercem, wybrany przez społeczeństwo Somonina i całej gminy, stanie po stronie mieszkańców i już tu na tym etapie, późno bo późno, ale lepiej teraz niż jeszcze później, kiedy te rzeczy się posuną jeszcze dalej dla inwestora i inwestor będzie miał atuty w rękach, że będzie mógł przyskrzynić albo tę inwestycję zrobić, albo odstąpić już za większe pieniądze. Także szybkie działania, konkretne, bo jeszcze raz mówię, na dzień dzisiejszy to wszystko nie mało lat wisiało w powietrzu i tak, gdyby nie ten czynnik społeczny, nie wiem, czy by bez echa to się wszystko nie odbyło. Jak pan sam na początku powiedział, pan się z całą dokumentacją nie zapoznał. Co od momentu złożenia jest do tego poru, do tego dnia dzisiejszego, jak wygląda cała dokumentacja i co z naszej strony jako gmina mogliśmy robić. To myślę, że to w tym momencie, natomiast to jest mówienie, co wójt ma zrobić, to już powiedziałem państwu swoje zdanie na początku o tym, że i tak tę decyzję będę musiał podjąć i to stając po stronie mieszkańców. Nie mam innego wyjścia, ale też... Napisze pan do Regionalnej Dyrekcji. Złoży pan stanowisko, weźmie pan ekspertów, bo jak pan będzie miał w rękach pozytywną opinię regionalnej... Panie radny, ja to wszystko zrobiłem, dlatego mówię, nie jest pan w temacie od początku. Nie musiałem nałożyć raportu na inwestora, tak? I ten raport nałożyłem. Nie musiałem, ale uważam, że nałożyłem. Co to znaczy nałożyć raport? To, no więc bardzo bym prosił, żeby pan, nie wiedząc o sprawie, nie mówił o czymś, o czym pan nie wie. Chcę powiedzieć, że nałożyłem ten raport, nie musiałem. Uważam, że raport jest po to nałożony, że jak mamy wątpliwości, inwestor się do tego musi odnieść. I ostatnie to, co było pismo wysłane gdzieś tydzień temu, mówiłem do państwa na początku, tam jest do sprawdzenia, może panie to wie, że ktoś z państwa chciał. Też złożyliśmy naszych wątpliwości 18 punktów. To, co była mowa tutaj o wodzie, o ściekach, gdzie to pójdzie, bliskość Raduni, mycie samochodów, tego typu sprawy również w tych zapytaniach idą. I to też idą do Wód Polskich, panie radny. Byłem też z panem... Lepiej późno niż wcale. Ale próbuję panu powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, bo to nie jest późno lub wcale, bo to jest od nałożenia raportu ponad półtora roku. I w tej chwili te sprawy jakby się toczą. I tutaj też jeszcze raz powtarzam, byliśmy tutaj też wspólnie z panem senatorem, bo szukamy takiego jakby opinii, wsparcia. Szukamy opinii, wsparcia z każdej strony.